Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz and Partners. Dr Mateusz Machaj. Wolna przedsiębiorczość. Instytut Ludwiga von Misesa. Wrocław 2016. Odcinek 20. Spory wokół roli państwa w gospodarce. Z tego odcinka dowiesz się, co odróżnia państwo od innych podmiotów, jaki jest zakres interwencji państwa we współczesnej gospodarce, jakie kontrowersje wiążą się z działalnością państwa w gospodarce. Charakterystyka instytucji państwa. Państwo to instytucja, która ma monopol na stosowanie przymusu na danym terytorium. Oznacza to, że nikt inny poza aparatem państwowym nie może formalnie grozić obywatelom zastosowaniem bezpośredniego przymusu. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy stosują przymus, ale stanowione prawo im tego zabrania. Jedyną instytucją, która może legalnie przejmować środki obywateli, a także pozbawiać ich wolności, jest aparat państwa. Jest to zasadnicza rzecz, która odróżnia aparat państwowy od sektora prywatnego. W wypadku transakcji rynkowych relacje międzyludzkie opierają się na zawieranych umowach. Zawarcie umowy wiąże się, jak nazywają to prawnicy, z oświadczeniem woli. Każda ze stron umowy zgadza się na jej podpisanie. Dlatego typu relacji charakterystyczne jest to, że mogą nie dojść do skutku. Jedna ze stron może zrezygnować i stwierdzić, że woli poszukać innego kontrahenta. Z państwem jest inaczej. Państwo uchwala prawo, które obowiązuje wszystkich obywateli. Obywatele nie podpisują umów z państwem, lecz muszą się dostosować do ustanowionego prawa. Aparat państwowy nie funkcjonuje jak produkcja na rynku. Wszystkie kontrowersje dotyczące działalności państwa oraz możliwe konflikty znajdują swoje źródło w jego aktywności. Źródło napięć tkwi w tym, że większość zmian przepisów dotyka bezpośrednio określone grupy społeczne. Od tej zasady właściwie nie ma wyjątków. Jeśli państwowe kopalnie wywalczą więcej środków państwowych, ucierpią podatnicy, którzy to finansują. Jeśli dotacje zostaną ku radości podatników obcięte, ucierpią państwowe kopalnie. Konflikt o państwowe zasoby jest w istocie nieunikniony, ponieważ żadna ze stron nie podpisuje umów, które mogłaby rozwiązać w czasie zaistnienia niekorzystnych warunków. Obszary działalności państwa. Obecność państwa w różnych sektorach bywa nazywana interwencjonizmem państwowym albo etatyzmem. Do najistotniejszych współcześnie obszarów działalności państwa należą polityka makroekonomiczna, która sprowadza się do polityki fiskalnej i polityki pieniężnej. Zwolennicy ekspansywnej polityki fiskalnej twierdzą, że wydatki budżetowe zwiększają aktywność gospodarczą, szczególnie gdy sektor prywatny przeżywa kryzys. Jej oponenci, zwolennicy ograniczonej polityki fiskalnej lub jej likwidacji, wskazują na koszty alternatywne finansowania oraz nieefektywność państwowych projektów. Zwolennicy polityki pieniężnej uważają, że powinien ją prowadzić bank centralny. Przeciwnicy polityki pieniężnej zwracają uwagę na to, że działalność banków centralnych często powoduje kryzysy gospodarcze, a sam bank centralny można zastąpić rynkowymi rozwiązaniami. Polityka mikroekonomiczna oddziałuje na konkretne sektory, np. dotowanie kopalni, systemu edukacji czy też służby zdrowia. Tu podnosi się argumenty od tych o strategicznych sektorach, które należy wspierać, skończywszy na tych społecznie potrzebnych. Koronny argument jednakże jest taki, że państwo musi wspierać niektóre sektory, ponieważ w przeciwnym razie byłyby one niedofinansowane. Przeciwnicy wspierania wybranych sektorów przez państwo twierdzą, że jeśli dana działalność jest deficytowa, powinno się jej zaprzestać. Jednocześnie uważają, że wiele z tych sektorów, gdyby je poddać zasadom rynkowym, nie cierpiałoby wcale na niedofinansowanie. Polityka społeczna, która polega na wspieraniu przez państwo uboższej części społeczeństwa, ale też na finansowaniu emerytur. Zwolennicy polityki społecznej zwracają uwagę na potrzebę pomocy państwowej i istnienia systemu emerytalnego, gdyż w przeciwnym razie mógłby zostać zagrożony byt osób ubogich i starszych. Przeciwnicy z kolei ripustują, że państwo nie zapewnia wcale bezpieczeństwa emerytalnego, gdyż może podnieść wiek emerytalny i efektywnie obniżyć świadczenia, a koszty funkcjonowania państwowego systemu emerytalnego są zbyt wysokie. Podobny spór dotyczy realizowanej przez państwo pomocy społecznej. Polityka regulacyjna, która polega na tworzeniu przepisów prawa określających sposoby postępowania przedsiębiorców w poszczególnych gałęziach gospodarki. Zwolennicy działalności państwowej wskazują na wiele nieprawidłowości, których dopuszczają się przedsiębiorcy na rynku, w związku z tym wskazują na konieczność licencjonowania działalności i jej kontrolowania. Przeciwnicy interwencji uważają, że w tych wypadkach najczęściej lepszymi rozwiązaniami od licencji i kontroli są konkurencja, mechanizm reputacji oraz sprawny system prawny, każący oszustów. Polityka obronna i wymiar sprawiedliwości, czyli dostarczanie usług policyjnych, sądowniczych oraz obronnych przed agresją zewnętrzną. Konieczność dostarczania tych ważnych dóbr w zasadzie nie podlega dyskusji, ale sposób ich tworzenia jest już obiektem sporów. Z jednej strony mamy zwolenników potężnego dozbrojenia państwa istnienia policji z daleko posuniętymi uprawnieniami, z drugiej tych, którzy uważają, że najlepszą obroną przed agresorem jest dozbrojenie mieszkańców i obrona obywatelska. Firmy ochroniarskie potrafią być efektywniejsze od przeciążonej biurokracją policji, a instytucje prywatnego arbitrażu między przedsiębiorcami coraz częściej zastępują nieradzące sobie z nawałem spraw sądy państwowe. To tylko krótki opis działalności państwa, pomijający wiele ważnych elementów tej rozległej problematyki. Dyskusja nad rolą państwa jest jedną z ważniejszych we współczesnej literaturze ekonomicznej. Trudno znaleźć uniwersalne argumenty ekonomiczne za wszystkimi działaniami państwa, czy kontraargumenty przeciw państwowemu interwencjonizmowi. Czy wiesz, że w historii gospodarczej świata zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne dostarczały wszystkie dobra i usługi? Dotyczy to także tych dóbr i usług, których produkcją w powszechnej opinii powinno się zajmować państwo. Jednym z ciekawych historycznych przypadków są latarnie morskie. W literaturze teoretycznej służyły one jako ilustracja działalności, która może być prowadzona wyłącznie przez państwo. Badania historyczne pokazują jednak, że latarnie morskie często były finansowane przez sektor prywatny. Spory wokół interwencjonizmu. Współczesne państwo jest dostawcą wielorakich usług publicznych edukacji, aparatu prawnego, policji, ochrony zdrowia itd.. Działalność ta musi być jednak w jakiś sposób finansowana. Obywatele płacą za nią określoną cenę w nałożonych na nich podatkach albo w postaci inflacji i wzrostu długu publicznego. Kontrowersje ekonomiczne dotyczą tej właśnie ceny. Czy cena za otrzymywane od państwa dobra i usługi nie jest zbyt wysoka w stosunku do ich jakości? Wiele osób w debacie politycznej tak właśnie uważa. Spory spowodowane interwencjonizmem państwowym zaczynają się w chwili, gdy stawiamy pytanie o to, czy cenę tę da się obniżyć, albo czy jest możliwe podniesienie jakości dostarczanych usług.